Witam Was bardzo serdecznie. W tym filmiku obejrzymy sobie katalog z firmy LEGO z 1998 roku. Uważam, że jest to dobry pomysł na stworzenie takiego materiału, ponieważ wielu moich widzów nie pamięta tamtych czasów, niektórzy jeszcze wtedy nie wiedzieli, co to LEGO, a starsi pewnie już zapomnieli o niektórych seriach. Tak więc zaczynamy. Jeszcze mała prośba do Was. Prosiłbym, abyście włączyli pełen ekran i w miarę możliwości jak najlepszą jakość, ponieważ nie będę przybliżał stron, a zależy mi na Waszej wygodzie oglądania. Będziemy jechać po jednej stronie. Zaczniemy od okładki, która jest bardzo fajna, prezentuje wszystkie serie zawarte w katalogu. Na środku mamy bardzo popularne ludziki z serii LEGO System, które trzymają logo LEGO, a naokoło różne inne serie. Na przykład możemy tutaj zauważyć serię LEGO Technic, LEGO Duplo. W prawym górnym rogu widzimy informację, że nowy katalog zawiera LEGO Basic i LEGO Scala. Na początku krótki wstęp skierowany najpierw do niemowląt, następnie do dziewczyn, na koniec do chłopców. Na dole mamy dość fajny sposób pokazania, które serie mogą się ze sobą połączyć. No i zaczynamy serią, która jest przeznaczona dla dzieci do drugiego roku życia, mianowicie LEGO Primo. Trudno tą serię nazwać klockami LEGO. Mamy tutaj na przykład gąsienicę, kaczuszkę, mysie, wszystko grzechocze, kwika, pierdzi, rusza się dla radości naszego dziecka. Dziecko bawić się nimi może zarówno na podłodze, jak i w wodzie, w wannie. I tutaj widzimy pierwszy taki już zestaw, który uczy nasze dziecko kształtów, co jest bardzo ważne dla przyszłego konstruktora. Tu zestawy są już bardziej zaawansowane. Dzieci muszą mieć co najmniej pół roku. Zaskakuje Was pewnie widok słonika na biegunach i wózka chodzika. No musimy sobie przypomnieć, że kiedyś firma LEGO na początku swojej działalności robiła zabawki z drewna. Niekoniecznie klocki, robiła różne zabawki dla dzieci z różnego przedziału wiekowego. Primo to jest takie symboliczne przejście firmy z drewna na plastik i z ogółu zabawek na bardziej klockowate. Nic tego nizowego przeszliśmy już do klocków z serii LEGO Duplo. LEGO Duplo są dla dzieci od 1,5 roku do 5 lat. Są to zabawki naprawdę dobrej jakości i bezpieczne dla maluchów, ale cena jest także wygórowana. Na następnej stronie widzimy dziewczynkę oraz chłopca, którzy pokazują radość płynącą z budowania swoich pierwszych modeli na płytce konstrukcyjnej. No, Duplo porusza różną tematykę życia codziennego. Mamy tutaj na przykład port, posterunek policji, tutaj mamy wyścigówkę. Stronę dalej poznamy uroki życia na wsi oraz mamy pierwszy kontakt ze strażą pożarną. Następnie mamy świat dinozaurów i jaskiniowców. Dziewczynka ryczy na małego dinozaura, niestety bez skutku, on się nawet na obrazku nie giba, nie przewraca, stoi spokojnie. Dobra, a tutaj mamy świat dzikich zwierząt. I co ciekawe, dzikie zwierzęta, ale jest plac zabaw dla nich. Duplo nie zapomniało także o Indianach i kowbojach. Tutaj pod spodem widzimy uchachane dziecko, zadowolone, że na jego głowie siedzi niedźwiedź, stoi niedźwiedź. A tutaj mamy rodzinne klocki. Tutaj jest willa, tutaj przyjęcie urodzinowe, tutaj zaś jazda na rowerze. Takie życia codziennego. Na stronie 16 pojawiły się pierwsze zestawy elektryczne. Strona jest poświęcona tematyce pociągów i zestawy są dla dzieci z przedziału od 3 do 6 lat. A na końcu coś dla prawdziwych majsterkowiczów, gdzie w ruch pójdzie śrubokręt oraz klucz, które połączą bardzo skomplikowane elementy konstrukcyjne. W szybkim tempie przechodzimy już do serii LEGO Basic. Od tych klocków dziecko powinno rozpocząć swoją przygodę z LEGO. Dziecko powyżej 3 roku życia może się nimi bawić
i będą mu służyły na pewno przez długie lata. Na stronie 19 widzimy, że oprócz klocków mamy także różne gadżety urozmaicające zabawę, jak na przykład płytki, jakieś silniczki, stół, czy tutaj mamy drzwi i okna do naszych modeli. Przechodzimy do serii, która jest znana bardziej dziewczynom, pewnie w moim wieku, do serii Lego Scala. To są takie Lego a la Barbie. Mamy tutaj domki, meble oraz akcesoria do domków i różnych innych baseników. Ludziki można było ubierać w różne ciuszki, czesać pewnie też się dało. Co ciekawe, study, to takie bolce, co się łączy klocek o klocek, study są inne niż w klasycznych klockach Lego. To tak wyglądały, to są study, to białe. Teraz przeszliśmy do serii Lego Belief. To jest właściwie taka babcia, prekursorka serii Friends. Mamy tutaj jachty, mamy surfing, pierwsze ludziki takie dość dziwne, jak w Lego Friends właśnie. Takie uroki życia codziennego, bardziej ekskluzywnego, wakacyjnego. Tutaj seria Belief przechodzi bardziej już do takiego życia w mieście. Jest szpital, mamy szkoły tańca, mamy willę, a na następnej stronie taka rozrywka miastowa, bardzo jak szkoła jazdy konnej. O! I teraz coś, co Wam się najbardziej spodoba. Lego Miasto. Kiedyś tłumaczono serię, teraz się nazywa to Lego City. Kiedyś tłumaczono te nazwy. No i patrzcie, jakie piękne. Tutaj mamy posterunek policji. Tutaj pisze rrr, ale to nie znaczy, że były to dźwiękowe klocki, to tylko po prostu, żeby pobudzić wyobraźnię i chęć kupienia. Na drugiej stronie mamy także na przykład proszę, sortownia przesyłek pocztowych, tutaj bar pizzeria dla kierowców, tutaj baza helikopterów policyjnych, zwycięzca wyścigu i warsztat naprawy motocykli. O, dobra. Tutaj przeszliśmy już do bardziej takiego ruchliwego miasta, bardziej się dużo dzieje. Jesteśmy w centrum. Tutaj reklama płytek, uliczek, mamy skrzyżowania, skręty, drogę prostą. Takie niepełne skrzyżowanie. No to widzimy tutaj straż pożarną, tutaj roboty drogowe, wyścig ciężarówek. Przechodzimy dalej. Ten zestaw był najpopularniejszy. Tu jest zestaw 6 ludzików. Mamy też pogotowie telefoniczne, mamy ciężarówkę. Tutaj co to jest? Stacja benzynowa. Naprawdę bardzo fajne zestawy, rozmaite. Teraz myślę, że Lego City bardziej się skupia na pojazdach. I przeszliśmy do serii RESQ, Brygada Ratunkowa. Ja tej serii nie miałem, ale widziałem jeden zestaw tutaj na następnej stronie. Mamy pokazane 6 zestawów i ten zestaw widziałem, o ten. Kolega go miał. No nie wiem, bardzo fajna seria. Mogliby ją odświeżyć. Myślę, że została zaniedbana. Nie pamiętam, żeby ona się odbiła jakimś wielkim echem. Po prostu była i zniknęła. Tak więc bardzo fajnie, jakby poświęcili trochę czasu na odświeżenie tych modeli. To jest moja ulubiona seria. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że mam 2 zestawy z niej. Sporty wyczynowe. Seria w oryginale się nazywała Extreme Team. No i tak. Tutaj są zestawy. Ja mam mini zestaw, którego tutaj nie ma. A także mam ten zestaw. On się nazywa pojazd o napędzie rakietowym. Jak złożę, jak znajdę wszystkie elementy, chętnie Wam pokażę. Ja bardziej byłem zwolennikiem małych zestawów. Łatwiej było wymusić od rodziców kupno małego zestawu niż dużego. I może dlatego tak bardzo się zakochałem w małych zestawach. I przechodzimy do zestawu, właściwie do serii zestawów Nurkowie. Z tej serii nie mam nic. Kiedyś chyba na półkach sklepowych widziałem ten zestaw i ten bym chętnie kupił. O, i tutaj są już zestawy
Takie właśnie też zestawy elektryczne, pociągi znowu, tyle że już dla bardziej dorosłych dzieci od 7 do 12 lat. Kto się interesuje, ten na pewno by chciał taki zestaw, kto się interesował, na pewno kupił i nabył taki zestaw. Nigdy nie widziałem, może pudełko widziałem, ale nigdy rozłożonego zestawu nie widziałem, nie miałem w ręku, nie wiem jak to jeździło i czy jeszcze jeździ po tylu latach. Teraz przeszliśmy do serii Lego Ninja i mam z tej serii ten zestaw, ale nie chciałbym Wam go pokazywać, ponieważ jest niekompletny. Tutaj na drugiej stronie mamy za to złą stronę mocy, zestawy z bandytami i seria, można powiedzieć, kultowa Lego Western. Ja z Lego Western nic nie mam, ale mogliby jednak odświeżyć tę serię. Chociaż nie wiem, czy ktoś w dzisiejszych czasach bawi się w kowboi i Indian. Nie wiem, czy nawet w policjantów i złodziei ktokolwiek już się bawi. No i przeszliśmy do bardzo dobrze nam znanej serii Lego Adventures. I to jest podseria Egipt. Tutaj mamy największy zestaw. Tutaj jest John Tucker, tak, który tam ucieka. I teraz przechodzimy, bo tutaj... Proszę, tutaj jest faraon. I proszę, kiedyś, bo tłumaczyli przecież te tytuły, nie? To nazywało się Poszukiwacze Przygód po polsku. Tutaj jakieś informacje, tam tłumaczenie różnych tych kafelków. One tam, tak jak w tym Faraon's Quest, były te artefakty do zdobycia, tak pewnie tutaj to są pewnie mapy jakieś, albo co to jest? Z cztery znaki odgrywają ważną rolę w Twoich przygodach. Każdy z nich reprezentuje specjalną moc, właśnie, która pozwoli odnaleźć ukryte skarby lub pomaga ich strzec. No proszę. Wszystko prawie, że podobne w podobnym schemacie. O, i tutaj już mamy właściwe zestawy. Jest ich kilka, dosłownie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć zestawów. Bardzo podobało mi się w tej serii, że właśnie miały takie pułapki niektóre. Te zestawy, jak tam coś wyskakiwało, coś się obracało, to było dość ciekawe i myślę, że dlatego głównie ta seria była dobrze zapamiętana i mile wspominana. O, tutaj mamy serię Lego UFO. Nie widziałem nigdy, chyba, albo nie pamiętam, ale bardzo ładna kolorystyka jest, bardzo ciekawe są modele, bardzo kolorowe. Troszkę bym się przestraszył, jeżeli to by były naklejki w dzisiejszych czasach. Na pewno by to były naklejki. W tamtych nie pamiętam, ale nie. Pewnie fabrycznie już namalowane, dzięki czemu trwałe. Obracały się, podnosiły się klapki. Wszystko się ruszało. Fajnie było. Fajne czasy. O, i to jest dziwna seria. O, już ostrość nastawiona. To była dziwna seria, bo to jest jakaś seria Lego owady. To jest rój pszczół, to jest żądło, a tu zwiadowca moskito. Moskito to komar, coś w tym rodzaju. Nie wiem, czy ta seria miała wzięcie. Tak dobrze nie pamiętam. Modele i ciekawe, i nieciekawe. No takie rozpierdzielone, nie wiadomo zbytnio co to jest. Jeżeli nie przeczytasz, no to nie za bardzo zgadniesz, nie? No ale na pewno jacyś zwolennicy byli. Teraz mamy serię Lego AquaZone, bardzo dobrze nam znaną, ponieważ tutaj ten zestaw 6110 recenzowałem. No i tutaj mamy Aquanautsów, a tutaj mamy Stingraysów. No, duże zestawy, ładne zestawy. Pamiętam, że widziałem ten zestaw, chciałem go. Babcia się nie zgodziła, nie kupiła, ale jej się nie dziwię, na pewno ten zestaw nie był tani. W tamtych czasach, w sumie tak samo jak dziś, ale w tamtych czasach myślę, że Lego tanie nie było. Szczególnie o takich gabarytach. No, no i przeszliśmy do dobrze nam znanej, niedawno recenzowanej serii Lego Castle. Tutaj nazywa się Lego Zamek po polsku. Bardzo fajne zestawy, bardzo też dziwne, na przykład Smocza gondola czarownicy. Nie wiem, czy w dzisiejszych czasach ktoś by na taki pomysł, na taką konstrukcję wpadł.
z projektantów Lego. No, wcześniej naprawdę te zestawy były takie abstrakcyjne, takie bardzo ciekawe, śmieszne, fajne. Tutaj mamy trzy modele Lego statki. Pewnie dało się nimi pływać, pływały na wodzie, przynajmniej balansowały. Nie, tam pewnie motorka żadnego nie było. Tak więc tylko tyle, że się unosiły na wodzie. I seria Model Team. To takie były zestawy z pogranicza Lego System i Lego Technik. Takie może Lego Creator. Takie bardzo dobrze odwzorowane. Na przykład tutaj mamy furgonetkę, a tutaj helikopter. I tutaj pisze w kółeczku dla zaawansowanych konstruktorów. No właśnie, dla zaawansowanych. Powoli kończymy. A tutaj widzimy Lego Competition. Tutaj Lego Technik w nowym wymiarze. No i bardzo fajne, dziwne figurki. Teraz niespotykane. Nie wiem, ja takiej figurki nigdy nie miałem. Nigdy nie miałem żadnego zestawu z tej serii, dlatego wam ich nie pokażę. No ale na pewno były bardzo ciekawe dla młodych fanów Lego. Możemy tutaj zobaczyć właśnie na drugiej stronie, że ten został wypierdzielony przez jednego młodego, a ten drugi już się szykuje do wypierdzielenia i pewnie się tam łączyły i tak walczyły. Takie, nie wiem co to właściwie, walka robotów, walka nie wiem czego, ale wygląda ciekawie. Teraz widzimy inne modele z Lego Technik, bardziej spokojne, typu pojazd uniwersalny, pojazd terenowy. Mamy tutaj także wózek widłowy. Tak właśnie kiedyś wyglądały Lego Technik. Pewnie niewiele się różnią od siebie. Nie wiem, czy jeszcze figurki zostały. Chyba już nie ma takich figurek, takich ludzików. No trudno. No ale tutaj mamy już pojazdy terenowe, wyścigowe. Mamy helikoptery. Powoli już kończymy. Ale nadal mamy jeszcze Lego Technik. No i tak samo, no tutaj głównie są pojazdy. Tu jest ten zasilający zestaw, silniczek, z którego można cuda niewidy robić. Z którego pomocą można cuda niewidy robić. Tutaj mamy znowu jakieś pojazdy, mechanizmy. Na przykład port kosmiczny. I kończymy Lego ciężarówką i Lego żurawiem samochodowym. Ale tutaj jeszcze niespodzianka jest Lego Radio Control, czyli pojazdy zdalnie sterowane. I teraz tak, zdalnie sterowane samochody. O, i tak, plany konstrukcyjne dla kilku samochodów, którymi możesz sterować na odległość. Mają niesamowite przyspieszenie. Z tego rozumiem, że było jedno pudełko, jeden pilot kontrolujący i można było cztery alternatywne pojazdy zrobić. Fajnie. W dzisiejszych czasach pewnie by były oddzielnie sprzedawane i pewnie za niemałą sumkę. I tak kończymy. I moja najlepsza strona, najbardziej ukochana, ponieważ zawierają się tutaj wszystkie mini zestawy. Pochwalić się mogę tylko tym, że mam tego z serii Lego Extreme Team. Reszty nie mam, trudno, przykro, straszne. Tutaj Lego System, tutaj Lego Technik, Lego Basic. Kończę na tym.